Cześć wszystkim, Samopłynę 7, przeciąg Pillars of Eternity. Dobra, w ostatnim odcinku w końcu udaliśmy się do północnej głuszy. Jest tutaj parę jeleniobożan, których musimy ocalić przed zgubą. Więc może bierzmy się do roboty. Chyba gdzieś tutaj byli, tak? A, mamy znaleźć jakąś drogę, żeby tam dojść, bo oni są otoczeni niby przez kły, czy jak oni się tam w każdym razie nazywali. Dobra. W tym razie spróbujemy najpierw z nimi pogadać. Siemakły. Spokój! Już dobrze, nie ma powodu do niepokoju. Póki co. Więcej cudzoziemców, jeszcze więcej stóp dyprzących nasze święte ziemie. Jeszcze więcej krwi, która napoi nasze drzewa. Elfka kręci głową. Nie powinno cię tu być, Estremor. Jeśli zawędrowałeś na nasze ziemię, to albo po to, by kraść, albo po to, by pomóc tym, co kradną. Jeleniobożcy, najemnicy, szablownicy, słyszysz? Wiatr niesie ich trwożliwe szepty. Odejdź stąd, albo zabijemy cię, gdy tylko z nimi skończymy. Jestem przyjacielem, Eir Glanfat. Doprawdy, przybyszu? Gdybyś był przyjacielem mego ludu, nie brukałbyś naszych świętych ziem swą obecnością. Jeśli ciebie i szabrowników nie łączył więzy krwi ani przyjaźni, będziesz mógł dowodzić, że mówisz prawdę. Brud najeźdźców musi zostać zmyty z naszych ziem. Dowiedz swojej wartości, uwierzymy twe słowa. Powiedz mi o najemnikach. Najeźdźcy, szabrownicy nie różnią się od reszty jeleniborskich złodziei podrujących nasze ziemię. Śledziliśmy jeleniobożan, odkąd przekroczyli wielką rzekę. Czekaliśmy, aż popełnią błąd. W końcu zawsze to robią. W pierwszym ataku wybiliśmy połowę ich bandy. Tchórze, którzy uciekli z pola walki, zgromadzili się na północ, stąd. Gdy wiatr zmieni kierunek, poczujesz ich strach. Jeżeli złożę broń, zostawisz ich przy życiu? Brak ci charakteru, by przywołać ich do porządku. Są niewyobrażalnie chciwi. Nie mają krzty szacunku dla historii. Co nam po więźniach, jeżeli damy przykład, jeśli pozwolimy im żyć? Okej. Okay. Nie mamy wystarczającej reputacji, żeby jakiejś tam innej gadki użyć, ale mamy stanowczość. Ponieważ jesteście od nich lepsi, kły zasługują na gorniejszych przeciwników niż te pokaleczone zwierzęta. Odeślijcie ich tam, skąd wypełzli. Ich przerażenie zniechęci przyszłych naśladowców. Krew została przelana. Wkrótce nowe życie wypuści pędy od nasiąkającej krwią gleby. Puścimy ich wolno, jednak pod warunkiem, że ich przywódca zapłaci za swe zbrodnie. W przeciwnym wypadku nikt nie ujdzie z życiem. Idź, przekaż moje słowa, zanim się rozmyślę. Chcesz, by ich przywódca zginął? Chcemy zrobić przykład z ich przywódcy. Pozbawimy go głowy, wolności lub rodziny. Wybierzemy to, co będzie najlepszą przestrogą dla innych, chcących wedrzeć się na nasze ziemię. Okej. Już robi więcej sensu. Ciekawe, czy czasem ta kobita nie jest ich przywódczynią, żeby się nie okazało. Okej. Witajcie. Przybyliśmy wam z odsieczą. Tak jakby. Ani kroku dalej. Przyjaciel czy wróg? Nie jesteś Glanfantanem. Namag ranę. Przyjaciel czy wróg? Mówże. Spokojnie, jestem przyjacielem. Na płomień, toż to bohater z zatoki buntu. Przyjaciel z daleka z domu to rzadki, ale acz krzepiący widok. Popatrz na nas, kulimy się wśród ruin, starając się nie wykrwawić. Kły mocno przetrzebiły nasze szeregi, a teraz wzięły nas w kleszcze. Przysyła mnie Cwinet. Co tu się stało? Zuch, dziewczyna, byliśmy pewni, że dorwali u Glanfantanie, zanim wpadli na nas. Kamień z serca, cieszę się, że żyjesz. A jeszcze bardziej cieszę się, że przysyła kawalerią. Zaraz po tym, jak rozbiliśmy obóz, spadliśmy w zasadzkę. To nie była walka, to była rzeź. W pewnym momencie ktoś wpadł do ogniska. Mieliśmy szczęście, smród spalonego mięsa i duszący dym zdezorientowały napastników, dając nam osłonę. Kilku z nas się wymknęło. Przybiegliśmy tu, żeby się przegrupować, ale wpadliśmy w potrzask. Dzicy zasadzili się na nas na pół niestety, odcinając nam drogę ucieczki. Bez wątpienia cieszy ich fakt, że umieramy tu, podczas gdy oni wypoczywają, szukując się do kolejnego natarcia. Zdaje się, że to będzie nasz ostatni bastion. Okej.
Przekonałem kury, aby darowały wam życie, jednak ty musisz ponieść karę za starnięcie na ich święte ziemię. Trafisz do niewoli. Ty przekonałeś ich? Mam iść do niewoli? Jeśli to jedyny sposób, by ocalić moich ludzi, zrobię to. Ale czym mam być więźniem? Okej, okay, mógłbym ja go wziąć do niewoli, nie tak się umawiałem z kłami. Ciekawe, co będzie, jak wybiorę tę opcję. Nie, zróbmy tak, jak się umawialiśmy z kłami. Oni wtargnęli na ich święte ziemię tylko po to, by szabrować sobie, co służyli na to, żeby jakąś tam karę ponieść. Kły wezmą cię w niewolę, lecz zamiast daruję użycie twoim kompanom. Mam zginać w Glanfantańskiej klatce? Być może lepszym rozwiązaniem będzie śmierć. Wiesz, co z tym zrobić. Nowe rozkazy. Wycofać się. Ekspedycja dobiegła końca. Zbierać ekwipunek i biegiem marsz do Zatoki Buntu. Najemnicy wymieniają spojrzenie, czekając na pierwszego, który wykona rozkaz. Ogłuchliście żołnierze? Nie będę się powtarzał. Dypy w trogi, ale już. Okej. Okay. Już poszli sobie? Czyli co, udało się? Na łasce plemion. Przekonałem kłę, by pozwoliła odejść ekspedycji, ale tylko gdy jej przywódca zgodzi się na surowe warunki. Musi zapłacić życiem lub wolnością, aby jego towarzysze mogli bezpiecznie wydostać się z gnofantańskich ziem. Okej. Okay. Ciekawe, co Cwinet na to powie. Może nie być zbyt zadowolony, ale... Ale sami ryzykowali, wchodząc tutaj, więc godzili się na ryzyko. Udało ci się! Gdy wrócimy do Daru Ondry, będziemy śpiewać pieśń na twą cześć. Wszyscy dowiedzą się, co dla nas zrobiłeś. Przyrzekam. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś zobaczymy Esmera, ale jego poświęcenie ratowało ekspedycję. Bez twojej pomocy nie udało się nam wynegocjować wyjścia z tej sytuacji. Ty jednak jesteś z tych, co zasługują na coś więcej niż pochwałę. Pieniądze? Broń? A może jeśli nic dóbr materialnych nie odpala, mogłbym podzielić się z tobą swoimi umiejętnościami? Okej. Okay. Chciałbym się od ciebie czegoś nauczyć. Miałem nadzieję, że to powiesz. Kiedy spędzasz w ruinach tyle czasu, co ja, uczysz się uderzać pierwszy bez ostrzeżenia. Kluczem do sukcesu są oszczędne ruchy. Okej, okay, otrzymałem badacz lochów. Cały ciężar przerzuć na ostatni krok, kiedy jesteś gotowy uderzyć. Myślę, że łapiesz podstawy. Miło mi, że mogłem cię nauczyć czegoś nowego. Okej? Okay? Mogliśmy wziąć w sumie broń. Ale broń prędzej czy później byśmy wymienili na coś innego. A umiejętność nam zostanie. Badacz lochów. Na sobie. Mnożnik trafienia krytycznego plus 0,1, skradania plus 1, mechanika plus 1. No. Mnożnik trafienia krytycznego przyda się, ale... Ale reszta tak średnio, myślę. No dobra. Nie zmarnuję się. Lament celebrant. Ok, ukończyliśmy zadanie. Raport z misji. Ja będę tego czytał. Dostaliśmy przedmioty. 60% rzucenia po trafieniu lub trafieniu krytycznym. Święta medytacja. Koncentracja plus 30, wola plus 15. Obszar działania zdolności plus 10%. To się bardziej przyda. Moglibyśmy dać to niezłomnemu. Okej. Okay. Dobra. No to tyle. Chyba w tej kwestii. Dobra, idziemy dalej przeszukiwać puszczę. Musimy znaleźć jeszcze tego łowcę, który tutaj został wygnany. Ponoć. Przynajmniej jest jedna wersja wydarzeń, mówi, którą ciężko mi trochę uwierzyć. Okej, okay, bagienny czatownik. Okej, okay, ustawmy się. I większa zguba deszczu.
Dobra. Wróćmy na początku błogosławieństwa. Oni są na co odporni? Na zimno są podatni i na cięte są podatni. Okej. Dobra. To może wy wypalcie tutaj. Poczekamy tutaj, aż podejdą. Okej. Czekamy, aż trochę się skupią, wtedy wypalimy w nich obszarówki. Okej. Okej, coś nie wyszło z błogosławieństwem, ale spoko. Możemy rzucić tą obszarówkę. Okej, oni są odporni na... Tak, są odporni na kłute. Oni też są w dużej mierze odporni na kłute. Tak, to trochę nam przeszkadza. Dobra, ty masz coś niekłutego. To zadaje również cięte. Co prawda stiletto zadaje tylko kłute, ale przynajmniej nożem będziesz mogła ich bić. Okej, też się również przydasz z mieczem bardziej. Okej, przewalimy tutaj obszarówką. Oni są odporni na zimno. No nie, oni są wrażliwi na zimno. Okej, dobra, to bij się z nimi. Okej. Spróbuję może przejąć któregoś z nich. Ty masz sporo naładowanego mocy. Okej, to chyba nie wypaliło. Okej. Użyj chmury dymu. Okej. Ty możesz go złapać, może w walce? Nie chcę, żeby łotrzyk tankował. To bardzo kiepski pomysł. Okej, tak lepiej. Dobra. Dobra, ty bij się dalej z tymi zgubami deszczu. Możesz użyć płonącego miecza. Okej. Ty pomóż niezłomnemu, fajnie. Ty możesz pomóc paludynowej. Świetnie. Możesz użyć w sumie świętego blasku, żeby trochę nas podleczyć. Okej. Ładnie. No i dobra. Mniej przydatnego, nie. Tylko krapy. Ok, jeszcze tutaj zbierzmy, żeby nic nie zostawiać. No i dobra. Właśnie, jak póki co zbadaliśmy już prawie połowę tego obszaru i nie za bardzo... Nie za dużo walk mieliśmy. Póki co. Ale dobra. Myślę, że to może się jeszcze zmienić. O! Tak, to myślę, że jest pan, którego szukaliśmy. Tak. Oni wspominali, że coś się wspinali na jakieś... właśnie na jakieś urwiska. Na skałach pod grzmiącym... Tak, to jest fiorm. Dokładnie tak myślałem. Na skałach pod grzmiącym wodospadem leżą roztrzaskane zwłoki elfa glenfandańskiego łowcy. Połamane kości przebiły skórę mężczyzny, na jego składających się ciele zauważasz głębokie, równoległe rany. Rany cięte znaczą niemal każde miejsce na ciele, jakby padło ofiarą dzikiego ataku tuzina ostrzy. Mężczyzna najprawdopodobniej już nie żył, kiedy spadł z klifu. Dotykasz silnego czoła martwego elfa, po którym spływają lśniące krople wody. Czujesz nagły wstrząs, który powoduje esencja duszy łowcy. Świat wokół ciebie zanika.
Bezszelestnie podchodzisz przez zarośla. Światło księżyca przez chwilę pada na twoje ręce, oświetlając je bladą poświatą, ale szybko umykasz mu z powrotem do cienia rzuconego przez wielkie drzewa północnej głuszczy. Twój pobratymca nie jest tak sprawny, jak się spodziewałeś. Patrz, tylko słaby, nieświadomy. Nie sługuje by dzielić z tobą chwałę udanych łowów. Od nie wiadomo jak dawna nie widziano w lasach w pobliżu bliźniaczych wiązów takiego Stelgara, dwukrotnie większego niż inne. Artum dał się nabrać, niemal ci go żal, ale zdążyłeś już się zorientować, że tylko by przeszkadzał w zabiciu zwierzęcia. Będzie bezpieczniejszy nad rzeką, przekonany, że zejdziecie Stelgara z boku, gdy zajdzie z wodospadu. Ale zabijesz go tylko ty. Stelgar jest większy niż sobie wyobrażałeś. Stoi niezlękniony na krawędzi wodospadu, a jego sylwetka odcina się niczym gigantyczna wyrwa na tle nocnego nieba. Legendarna bestia. Prawdziwy łowca. Twoje dłonie zaciskają się na drzewcu ojcowskiej włóczni. Przygotowując się do rzutu, czujesz, jak doskonale jest wyważona. Wkładasz w rzut całe serce. Włócznie leci prosto do celu. Stelgar nad... nie usłyszał. Krew bryznęła prosto na skały, a on stoi nieporuszony. Bestia skacze, światło księżyca odbija się w jej olbrzymich kłach. Bez namysłu sięgasz po swoje ostrza, rzucając wprost na potwora. Jest szybki, rozrywa twoje ciało na strzępy. Zadajesz pchnięcia na oślep w pogrążającej się ciemności głęboko kolejne i kolejne. Nic jednak nie może poluzować uścisku zwierzęcia. Okej, dobra. Myślałem, że jego pobratyniec go zamordował. Wychodzi na to, że sam zginął. Okej. Okej, dobra, on gdzieś był tutaj przy wodospadzie. Pytanie po prawej czy po lewej stronie. Czy po wschodniej, czy po zachodniej. Najpierw zbadajmy wschodnią. Bo po zachodniej jest więcej zwiedzenia. A więc... zbadamy potem tutaj, co jest, i się wrócimy. Dobra. No dobra, przynajmniej wiemy, że jego pobratyniec go nie zamordował. Ale nie zmienia faktu, dlaczego on skłamał co do losu Fjorma. Czy nie zmienia pytania, dlaczego to zrobił. Okej. Okay. Czy będzie coś ukrytego? No na to, że nie. Okej. Troszkę błyskotek, troszkę więcej błyskotek. Tak, będę musiał trochę poopylać rzeczy. Naprawa muru sporo mnie kosztowała. No właśnie, zleciłem już? Tak, zleciłem naprawę muru. Ale spoko, z świątyni tych krwawych krasnoludów. Jak oni by się nie nazywali, zdobyliśmy sporo złomu, więc pójdę tylko do kupca, będę mógł na nim sporo zarobić. Okej. Co my tutaj mamy? Na to, że duże nic. Za dorosłym Stelgarem. Okej. Okay. Piszmy, bo te Stelgary, jak już doświadczyliśmy parę razy, potrafią być... tak. Niezłym wyzwaniem. Okej. Okay. Się cofnijcie. Ty przygotuj mi broń. Okej. Okay. Dobra, wy pomóżcie paladynowi. Okej, okay. Dobra, ty może użyj tego zamachszystego cięcia. Dobra okazja na to. Albo nie, na razie się bij dalej. Wpakujemy im kilka obszarówek. I wtedy pomyślimy o tym, dobra. Talna zaraza. Okej, okay, spróbujmy może tego. To przetestować. Oni raczej nie będą mieli dużego rzutu na wolę. Okej. Okay. Może zacząć tletować tego.
Okej, tu masz jeszcze coś fajnego rzucić? Na razie nie. Okej, to bij się dalej. Okej, oni są oszołomieni. Najwidoczniej na bestię nie da się rzucić zamętu. Okej, teraz możesz rzucić tego zamaszystego pchnięcia. Okej, jeden Stelgar nam pomoże. Spoko. Drugi nam pomoże. Okej. Wszystkie poprzejmowaliśmy. Spoko. No teraz będziemy musieli je pozabijać. Okej. Jeszcze ten. Czekaj. Przypływ używa swoich umiejętności do... A, okej. To ten jego miecz specjalny. Dobra. Dobra, ty zmień na łuk. Okej, tu jest Stelgar. Ten gigantyczny. Porozmawiajmy z nim. Jakkolwiek by to dziwnie zabrzmiało. Na ziemi pokrytej zaschniętą krwią i zdeptanymi liśćmi leżą zwłoki ogromnego Stelgara, rojące się od much. Widzisz przebicia i cięcia jakby po włóczniach i mieczach. Dotykasz boku Stelgara, płosząc chmarę much. Nagle wyczuwasz esencję martwego zwierzęcia. Świat dookoła zanika. Stado odpoczywało po posiłku. Młode leżą pod skałami. Obracasz się i zaglądasz między drzewa. Przez ich korony prześwituje tarcza księżyca. Wychytuje zapach, który wzbudza mrowienie w twoim pysku. Wtapiasz się w cień, wdychając głęboko zapach zwierzyny. Światło pada na kamienie przy spadającej wodzie. Zwierzyna jest na dole. Dwunożna. Włosy jak sucha trawa. Idzie wzdłuż wody, która płynie. Chude nogi. Jest powolna i hałaśliwa, nieświadoma. Trzyma ostry patyk. Dwunożny łowca. Słaby łowca. Zwierzyna. Bliżej zwierzyna. Księżyc świeci jasno. No, idź w ciemność. Ból, ból w boku, ostry patyk uderza znienacka. Ryczysz i gwałtownie potrząsasz grzbietem. Patrzysz, łamie się i roztrzaskuje na skałach. Skały są mokre. To twoja krew. Szeleszczą liście, patrzysz, kolejny dwunożny. Kolejny łowca. Chwila, jak? Ostry patyk uderza znienacka, ryczysz. Patyk łamie się i roztrzaskuje na skałach. Skały są mokre, to twoja krew. Okej. Kolejny dwunożny, kolejny łowca. Mocne nogi. Kroki ma bezszelestny, twarz pomalowaną w pasy. Silny łowca, nieprzyjaciel. Atakujesz, mierząc szyję. Porusza się szybko. Twoje pazury natrafiają na ciało. Wchodzą głęboko, rozszarpują je. Krew płynie, krew dwunożnego wyje, odgryza się. Długie szpony tną powietrze. Rozcinają twoje ciało, ból, większy, ostry ból. Atakujesz, on atakuje, czujesz gorącą krew na pazurach i gorące rany na tułowiu. Świat zalewa czerwień. Słabniesz, tracisz oddech, dwunożny spogląda w dół. Ziemia mokra, nasza krew unosi ostry patyk nad głowę. Widać go na tle księżyca, silny łowca, świat tonie w ciemnościach. Okej, czyli co, czyli przeżył? Spotkanie ze Stelgarem? Zaczaił się wodospadek, stamtąd dostrzegł armatę. Wtedy inny elf niewątpliwie feoramnie śmiertelnie zranił zwierzę przy pomocy włóczni. Stelgar walczył życie, ale ostatecznie padł. Jego brat na pewno zechce usłyszeć wieści. Okej, dobra. Z tego co mi wygląda, to nawzajem się zabili po prostu. A Artum nazwał siebie zwycięzcą. Mimo, że sam nic nie zrobił. Nawet mu nie pomógł. W sumie nie mógł mu pomóc, bo został wytrychnięty na dudka, ale mimo wszystko. Dobra. Badamy dalej. Chociaż wiecie co? Pewnie będziemy chcieli tu wrócić z naszą łowczynią, jakkolwiek by ona nie miała na imię. Okej, tu jest jakaś jaskinia. Żukadrowy, okej? Dobra, udajmy się do bliźniaczych wiązów.
oddajmy to zadanie z łowcami i weźmiemy przy okazji łowczynię i zakończymy jej questa, ponieważ tutaj wiemy, że na pewno się znajduje. Azura odpuszczała do Warowni. Okej, spoko. Dobra. Dobra, wszyscy niech atakują to, co atakuje Paladyn. To łatwo pójdzie. Dobra. A, jeszcze dostaję. Jeszcze dostaję doświadczenie za niedźwiedzie. Spoko. Okej, okay. Coś przegapiłem, mnie. Zejdźmy tutaj, nic tu nie ma. Co to jest? Przełamana włócznia zdobiona jest glenfantańskimi rytami po obu połowach drzew. Szczerbienie w mokrym drewnie poplamione są zielonym mchem, zapewne od uderzeń o skały na rzece. Okej. Okay. Dobra. Przetrząsnę to na obóz pielgrzymów, chyba tak. Czekam jeszcze, czy nie ma czegoś tutaj, czegoś ukrytego. A! Mieliśmy. Duże wiekstura wytrzymałości. Ty sobie złap. Tutaj? Nic. Dobra. To wróćmy do bliźniaczych wiązów. Gdzie ten gość był? Na gawędzie, okej? Okay. Jak on się nazywał? Ridai, dobra. No to w drogę. Okej, okay. Chyba gdzieś tutaj był, co? Niekoniecznie. Dobra, to szukamy go dalej. A może tutaj? Tak, pamiętam, on z jakąś chyba grupką łowców stał i rozmawiał sobie o tym swoim bracie nieszczęsnym. Dobra, poszukajmy go w takim razie. Go nie widać, tej też nie. Dynia. Twoje nadejście wyrywa pręgowanego kota ze spokojnego odrętwienia. Otwiera szeroko oczy, obserwuje każdy ruch, twój ruch, aby w końcu przybiec i otrzeć się o twoje nogi. Okej, okay, dostaliśmy kota. Rudy kot pręgowany. Dobra, zamieńmy na naszego ślicznego kota, kota czarno-białego. Już długo za nami chodził. Może tutaj on gdzieś był? A może w środku hali łowców, czy jak to się nazywa? Go spotkaliśmy. A, pewno nie ma żadnej lokacji. Dobra, spróbujmy jeszcze wejść do przejścia 6. A, w przejściu 6, tak, dokładnie pisało o tym. Nie zauważyłem. Okej, tutaj jesteś.
A my mamy wiadomości dla ciebie. Zakończyłem zadanie. Czas porozmawiać z Anamfantką. Co wiedziałeś? Gdzie jest Fjorm? Mów. Ridai. Prawda należy do nas wszystkich, nawet do Artwana. Wiesz o tym. Ja jestem gotów podzielić się z prawdą z Anamfantką. I zadbam o to, że Artwan także był gotów. Okej. Okay. Podjąłem się śledztwa w sprawie zniknięcia Fjorma. Rzeczywiście, Artum i Ridai o niczym innym nie mówią. Nie zazdroszczę ci tego zadania. Galvs and Arms. Może jednak twoje dochodzenie pomoże zakończyć niesmak pomiędzy strażnikami kamienia a rozdwojonymi strzałami. Kiedy zabierzesz dość dowodów, zwołam rozprawę. Okej, okay, potrzebuję więcej czasu. Dosłownie potrzebuję więcej czasu, bo mi się już skończył czas na ten odcinek. Dobra. W tym odcinku zakończymy to zadanie. Weźmiemy łowczynię. Jak ona się nazywa? Azara? Sagani. Tak, Sagani. Weźmiemy, bo ostatnia nasza wizja. Tym razem stał w lesie otoczony przez poczerniałe drzewa rozpadające się ruiny. Tak, to jest właśnie w północnej głuszy. Znajdziemy już tego Persoka i zakończymy to zadanie. Tam się wrócimy, oddamy ją z powrotem, bo jej nie potrzebuję. I pójdziemy do świątyni Hyali, zobaczyć, co tam się nabroiło. Okej. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.